Witamy z Ottawy, stolicy Kanady. Ostatnio mieliśmy okazję odwiedzić znanego artystę, malarza Eugeniusza Baranowskiego. Znamy się od czasu, kiedy nasz kolega został aktywnym członkiem grupy 100, czyli Stowarzyszenia Twórców Ottawskich, gdzieś tak około roku 2001-2002. Z tamtych lat zachowały się zdjęcia Eugeniusza. Na pierwszym zdjęciu widzimy naszego kolegę pogrążonego w oglądaniu albumu. Było to podczas naszego zebrania grupy 100 u świętej pamięci państwa Zielińskich. Zdjęcie drugie zostało zrobione podczas zebrania grupy 100 u państwa Sondejów. To zdjęcie ujmuje zainteresowania Eugeniusza. Polskie pączki są na planie pierwszym. Zdjęcie to dowodzi uwielbienie Eugeniusza do polskiego jedzenia. Zdjęcie trzecie zrobione w czasie zebrania grupy 100 w domu Jolanty Cygler. Przed Eugeniuszem widać pusty już talerz, po polskim przypuszczam jedzeniu. Zdjęcie czwarte, zrobione tym razem u państwa Konopaskich, ukazuje Eugeniusza w dobrej zażyłości z moją żoną, co tylko dowodzi dobrego instynktu Eugeniusza, zawierającego powszechnie znaną mądrość, że w towarzystwie kobiet wypada być przyjacielskim. Tutaj należy się wyjaśnienie. Grupa 100 to jest Stowarzyszenie Twórców Ottawskich. Z czasem przekształciło się ono w Stowarzyszenie Twórców Ottawskich i Sympatyków. Sympatyków szeroko pojętej sztuki tworzenia i przeżywania rzeczy przyjemnych. Jak przebiegała przygoda życiowa Eugeniusza, dowiemy się od niego samego. Zapraszamy. Nazywam się Eugeniusz Baranowski. Urodziłem się w Toruniu. Z zawodu jestem oceanografem, biologiem morza, a z zamiłowania artystą-malarzem. Mieszkam już 55 lat na obczyźnie, z tym 50 lat w Kanadzie. Mój ojciec, pan Eligiusz Wacław Baranowski, z zawodu artysta-malarz, konserwator zabytków, scenograf, w wielu teatrach w Polsce i za granicą zaszczepił we mnie zamiłowanie do sztuk pięknych. Także od 5 lat zacząłem malować, zwłaszcza akwarelą. Siedziałem przy ojcu, który mnie uczył technik malarskich, i mój pierwszy obraz, pierwszą akwarelę sprzedałem mając lat 6. W czasie wojny mój ojciec należał do Armii Krajowej. Był w komórce, która zajmowała się podrabianiem dokumentów. Komenda Armii Krajowej zażądała, wydała mu rozkaz, aby nadal malował w czasie wojny. Dlaczego? Ponieważ Niemcy kupowali jego obrazy, a Niemcy przychodząc mogli zdradzić pewne sytuacje, które by pomogły Armii Krajowej zwalczać okupanta. Ale lecz na czym to się skończyło? Niemcy bardzo lubili pracę mojego ojca. I gubernator na północną Polskę, mieszkający w Gdańsku, niemiecki gubernator Frank, zaprosił ojca do swojego pałacu w Gdańsku i tam poprosił go, żeby mógł zostać naczelnym malarzem odzwierciedlającym sceny bohaterskich wojsk niemieckich. Naturalnie ojciec odmówił. Skończyło się na tym, że wzięto ojca na roboty przymusowe, gdzie przesiedział do końca wojny. Wojna się skończyła, powrócił do domu i z kolei go Urząd Bezpieczeństwa zamknął, ponieważ dlatego, że był w Armii Krajowej. Zawsze marzyłem, żeby zostać kapitanem żeglugi wielkiej. Jestem także żeglarzem. Trzykrotnie starałem się do szkoły morskiej w Gdyni i trzykrotnie mnie odrzucono ze względu na słaby wzrok. Więc skończyło się na tym, chcąc pracować wciąż na morzu, zostałem oceanografem, dokładnie mówiąc biologiem morza. Po skończeniu matury, a następnie po ukończeniu szkoły policjalnej, szkoły analiz medycznych, udałem się do Gdyni i tam rozpocząłem pracę w Morskim Instytucie Rybackim, uczestnicząc w ekspedycjach naukowych na morzach.
Także w tym czasie nagabywano mnie niezmiernie, bym wstąpił do partii komunistycznej. W końcu powiedziałem w sposób bardzo dosadny, co ja myślę o partii komunistycznej. No i w rezultacie był uniknąć prześladowań stalinowskich. W tym okresie zmuszony byłem poprosić o azyl polityczny we Francji. Będąc we Francji, rozpocząłem studia biologiczne na Université de Caen w Normandii. Po pierwszym roku zrezygnowałem i rozpocząłem pracę w Institut Français du Pétrole w biochemii w Paryżu. Mieszkając w Paryżu, zwiedzałem muzea, zwiedzałem galerie sztuk pięknych o reputacji międzynarodowej. Na przykład jednym z nich jest sławny Louvre, o którym wszyscy słyszeliśmy. Do Kanady przyjechałem w 1968 roku do Montrealu. Tutaj rozpocząłem niedokończone francuskie studia w naukach ścisłych, więc skończyłem tutaj na McGill University Bachelor of Science, a następnie udałem się do Fredericton, do University of New Brunswick, gdzie ukończyłem Master of Science, specjalizując się w oceanografii i biologii morza. W tym czasie także pracowałem na morzu, na statkach badawczych należących do Kanady, na wodach otaczających prowincji atlantyckiej Kanady. Kiedy moje kontrakty atlantyckie się skończyły, przyjechałem do Ottawy, gdzie otrzymałem kontrakt w Algonquin College, ucząc przyszłe pielęgniarki anatomii i fizjologii. Krótko po tym zdałem egzamin rządowy i zostałem przyjęty do Ministerstwa Zdrowia Kanady, tutaj w Ottawie, gdzie rozpocząłem pracę w mikrobiologii, a następnie pracowałem w toksykologii. W owym czasie miałem bardzo mało czasu na kontynuowanie mojego hobby malarstwa, ponieważ zajmowałem się rodziną i także praca moja była, nie pozwoliła mi na pracę malarską, na moje hobby, mimo że ręce mi często świerzbiły, by złapać za pędzel. Udało mi się okazyjnie w ciągu weekendu złapać kilka godzin, gdzie malowałem. W roku 2001 odeszłem na wczesną emeryturę i od tego zaczął się mój wielki okres twórczy. Maluję codziennie, ponieważ bardzo lubię impresjonistów i okres impresjonizmu, więc moja technika jest realizm z domieszką impresjonizmu. Moje obrazy przedstawiają sceny marynistyczne, pejzaże, architekturę, portrety zwierząt, okazyjnie portrety osób, naturę w różnych porach roku. W Ottawie należę do organizacji artystycznych i uczestniczę w wystawach obrazów. Moje obrazy obecnie zdobią mnóstwo domów i firm rozsianych na dwóch kontynentach. Mamy tutaj wspaniały Dom Polski w Ottawie, zręcznie zarządzany przez SPK. Z wielką przyjemnością już ofiarowałem 4 obrazy dla tego wspaniałego domu, gdzie polskość się spotyka. To są obrazy moich rodziców, które mój ojciec namalował. Więc to jest pan Eligiusz Wacław Baranowski i pani Cecylia Baranowska. Oto jest częściowa galeria obrazów mojego ojca. Więc tutaj jest model. Ojciec był kiedyś profesorem na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tutaj właśnie usiadł ze studentami, którzy malowali model i także właśnie namalował ten model. Tu są sceny morskie, jak widzicie. Ojciec kiedyś był, przed wojną, mówił mi, że był kiedyś na Morzu Północnym, na statku rybackim, żeby przeżyć, jak to wygląda sprawa na morzu i właśnie namalował ten statek rybacki. Tutaj jest, to jest święty Hubert. Jak historia mówi, żył w 7 czy w 9 roku we Francji.
Więc on polował na zwierzęta. I polował zwierzęta po to, żeby je zabić. I nic więcej. Więc razu pewnego, jak widzicie tutaj ze swoimi psami, polował na jelenia. Nad jeleniem ukazał się krzyż i to było ostrzeżenie dla niego. Ej, ty, nie zabijaj zwierząt niepotrzebnie. Od tego czasu on stał się świętym, poszedł do klasztoru, tak zakończył tam swoje życie. To jest scena z Aleksandrowa Kujawskiego. Ponieważ Toruń, moje miasto rodzinne, zostało przyłączone do III Rzeszy w czasie okupacji, stało się miastem niemieckim, więc rodzice nie chcieli przyjąć obywatelstwa niemieckiego i cała rodzina się przeniosła do tego miasteczka, gdzie spędziliśmy całą wojnę, mieszkając w jednym pokoju. A ja tutaj miałem 3,5 roku i właśnie ojciec też mnie namalował. Więc w moim życiu mam w zasadzie dwa zawody. Jestem naukowcem morza, a także jestem artystą malarzem. Więc wydaje mi się, że chyba każdy człowiek, każdy z Państwa ma jakieś hobby, więc to jest moje hobby, które uwielbiam, z którego jestem bardzo zadowolony. Ponieważ mamy obecnie nowy rok, 2018, więc życzę każdemu sukcesów osobistych i zawodowych i naturalnie pamiętajmy, żebyśmy zawsze wspierali dobre imię Polski.